Dzień dobry, moi drodzy. Oczywiście poprzedni odcinek musiał się skrasować, bo jak wybi inaczej. Tym razem, moi drodzy, mamy, jak widzicie, rangę ładną 10. Otwórzmy sobie betkę z kartami. Klient ma zawsze rację. Ciekawe, co jest w środku. O! Fajna nawet na Nilfgaard, do talii Nilfgaardu. Takie trwałe zniszczenie jednego rodzaju wroga. A zróbmy sobie straw królowej, może sobie później pod to talię zrobimy. No to beczka od razu, złota karta mi wpada, złoty specjal na Nilfgaard mi wpada od razu z beczki. I gramy rankedy. Blood for the Bloodroad, Skulls for the Skulltroll, Berserker Korda wchodzą do akcji, aby zbudować swojemu bogu tron z czaszek sięgający aż pod niebo, tron z czaszek wrogów odrąbanych. Czas i przestrzeń przed nami się kurczą, to rozwijają się za nami. W ten sposób idzie się napód w czasie i przestrzeni. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śni. Brawo, łajzy, wyśpicie się po śmierci. Brawo, mordo, właśnie wynalazłeś na pen warp. Na pewno was mi nie potrzeba. Okwizd jest fajny. Myślę, że nawet możemy na to zagrać. Okwizd, Yennefer, Dźwiedziu, Topornicy. Okwizd. Yenneferę. Skończę, nie będzie co zbierać. I dwóch toporników następnie. Widzę, że koleś spasował, bo widział, że ja wytoczyłem ciężkie działa przeciw niemu. No bo kwistowanie czego możemy z Zygryfą wskrzesić, jak mi dojdzie Zygryfa i nie będę miał czego wskrzeszać, okej? Okay? To na pewno do wywalenia. Tarczowniczka. Nie potrzebuję. Dokładnie, Mark na brak jest o wiele lepszy. Spróbuj mi się lekko z kart i grajmy ostatnią rundę na dużą liczbę kart. Misia wywróciłeś, misia, ale we misiaczka. No bo to już z dwóch misiów się spruł, moi drodzy. Z dwóch misiów, co robiły wteczkę sisiu. Wymienimy kapłankę Frey, bo raz, że może mieć jeszcze jednego misia. Dwa, że może mieć... Aha, dobra. No to bym kurwa wymienił. Pochyl głowę przed Modron Freją. Patrz, ja też mam misia. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Masz kolejnego misia? Powiedz, mam. Patrz, ja też mam tego kumpla. Bum. Topornicy na toporniku, Berserker Korna, Kondreti, zwykli topornicy z Norski, wydający chaos undivided. Nie dawać im wytchnienia! Aha. Nie dawać im wytchnienia! Brawo, pozbyłeś się misia, misia mojego, pozbyłeś się, brawo. No dalej! Który chce posmakować skaliskiej skali? What's on the week? Za turę leci Ragnarok. Znaczy na nie, najpierw leci Mróz, potem leci Ragnarok. Mróz leci na te linie. Na tarczowniczki.
Na razie to jest lustrzana talia w stosunku do mojej. Powinien też mieć tego. Widzę, że ma mróz, ja też mam. Gramy totalnie lustrzaną talię, mój drogi. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. No to teraz zagrałem poważniejszym rodzajem orężwa. Mój drogi. Naprawdę? To jest twoja genialna taktyka. Pierwsza! Bum. Wstawać, łajzy! Wyśpicie się po śmierci! Zmarnował tego. Moim zdaniem głupio zrobił, że zmarnował tego. Teraz ja mu robię taki oto wjazd na chatę. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło! 4 3 2 1 Tak się ufywa. Pum. Ten rośnie do 25. Nie ma w niedźwiedzia, ma w problem, stary. Tak się używa psy. Czego potrzebujesz? W gry... Wgrywać wiedzia, moi drodzy, wgrywać wiedzia. I łucznik klanu Brokwar, który wjedzie w następnej turze i zrobi robotę. Bum, 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 bum. A ja już sobie szykuję ostrze pazur na ostatnią linię, moi drodzy. Ostatni linii ma dużo kart. Ech, no ostatecznie. Lum o połowę. Bez znany manewr. Na topór Hemdala! Znany manewr, moi drodzy. Bardzo znany i standardowo ograny. Pytanie, jakie ma jeszcze karty? To jest lustrzana talia do mojej. To, co aktualnie gramy, moi drodzy, dlatego gra jest tak wyrównana. Po prostu, kto ma więcej szczęścia, kto ma lepsze karty na deku, ten wygra. O! Widzicie? Trzęsienie dupy. Pozwólmy mu wysypać się z większej ilości kart. Nie dawać im wytchnienia! Nasze tarcze są murem! Pozwólmy mu niech myśli, że ja też mam koral. Gdybym miał, to bym to wygrał. Pomimo mrozu na moim tym, na mojej stronie. Białe zimno. Bum. Jeżeli ma coś na ostatni font, pokaż co baw. 50-42. Miejmy to za sobą. Pustkę mi paliw. 45-44, to ci rośnie, będzie blisko. 40-50. Nie, nie zrobię. To była lustrzana karta w stosunku do mojej. Minimalnie wygrał. No, może nawet nie tak minimalnie, są jako że jeszcze mi mu doszedł. Miał Geralta Igni. Czy Geralt Igni jest dobrym pomysłem? To zależy od tego, jak się gra. Pogratuluj. Może sobie zrobię Geralta Igni, ale musiałbym jakąś cenną kartę wywalić. Wywalić złoto, więc... Raczej nie sądzę. Geralt Igni mi się opłaca, żeby Geralt Igni był dobrym pomysłem. Berserkerzy Korna po raz kolejny wchodzą do boju, do walki, na pole bitwy. Plus 1 do morale, minus 3 do słuchu. Róg dowódcy.
Pierdoły. Masz serce, Ankreid. O, to jest fajne. Czekają nas łupy, o jakich wam się nie śniło. Północ na północ, ale taka północ, z którą, się fajnie gra. Fajnie gra, dobra, mam gremistę, więc czyste niebo out. Toporniku, Wokistunio, ten. Pozdarci to może być fajne. Na razie dźwiedziu out, Hjalmar, okej, okay, gramy na to, co mamy. Misiu musiałby mi się skombić z tą. I Misiu jest fajny jeszcze na Nilfgaard jako kontra. Ciebie zagramy na rząd środkowy. Tu nie mamy nic. Absolutnie żadnych kart. Dobra walka! Pięknie! Znowu lusterko, moi drodzy. Lustereczko, lustereczko. Powiedz, Fecie. Kto jest najpiękniejszy w świecie? Bogowie, ani chwili spokoju. Zewarz samego siebie dźwiedzie, bo ja też mogę to samo zrobić dla jaj. Dobra, nie, nie będziemy tak robić. Gramy Okwistan na ostatnią linię. Bo ja chcę wygrać tą rundę, moi drodzy. Okwistunio na ostatnią linię, to Brnicy na pierwszą. Jedźwiedź. Okwista mi zlokowałeś, dobra. Tirsia! Mnie się opłaca tą rundę rozgrywać jak najdłużej, moi drodzy. To... Masz serce, Ankreid. Stąd dogrywam... Morkwarga. Mówię, mi się opłaca tą rundę rozgrywać jak najdłużej. Żeby się ten nafutrował. W razie czego możemy mu tutaj... I ja zamierzam pierwszą rundę wygrać. Obiecuję ci szybką śmierć. Bruz na pierwszą linię, jaki zacny. Blum. As I expected, ale ja mam koral, więc się na razie tym tak bardzo nie przejmuję. Dźwiedź. Miś, 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 kto wygra dziś? Kto wygra dziś? Kto wygra dziś? Panie mały miś. Rozpieprzył jednego tego. Dobrze. No dalej! Który chce posmakować szeliskie skali? Mały biały miś, małego białego misia. Zaraz to będzie szło. Cięcie. Nieszczęśliwego białego misia. Ale on nie chce, bym to ugrał. Zaraz Koralgul tutaj jeszcze wejdzie ci na to. Na upiory, Myrhogu! Co mi się opłaca? Gremista, który co może dograć? Jeszcze nie mam mgły albo dźwiedzia. Mówię się zewrzeć dźwiedzie. Tak zrobimy. My wygramy to do końca. Spokoju.
Gęsta mgła tutaj, albo nie, gęstą mgłę tutaj zagrajmy. Żeby ten się nie wzmacniał tak bardzo. Wygrywamy Coral Golem. Mamy turbo mocnego tego, więc pytanie, czy będę miał Sigdrifa na ręce. Nie, będę miał Ragnarok na ręce. 4 do 3 kart. Spróbujmy wymienić Freję, Lugos, pas. Chcę, by było 3 do 3. Albo nie, będzie dalej 4 do 4. Będzie 5 do 4 kart. Gde, niedobrze. Zdłużył gremistę, więc może nie mieć czego przeciwstawić temu. Dobra, spróbujmy niedźwiedzia, wymienić Yennefer Klont. Dobra. Myślę, że na to mogę zagrać. Nie ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Ragnarok najpierw. Ma w czyste niebo? Panika u kolesia. Panika u kumpla totalna. Panika u kumpla totalna, moi drodzy. Ale i tak raczej tego nie wygram. Mam mało twardych punktów. Moi drodzy. Kambi, zatem musi mieć coś mocnego na łapie. Lepiej od razu się poddaj. Więc musi mieć albo Hjalmar, albo coś. Wszyscy do broni! I co zrobisz? Morwgarg został osłabiony. Hjalmar Ankreid idzie po ciebie! Czas na cel. Ale mu to sporo spłonęło. 25, 18. Nie zrobię tego. Za klan! Za Skellige! Wygrałem. Ale podziękuj mu przynajmniej. Dzięki, przyjacielu. To ci się udało, winszuję. Pasuj, albo pokazuj mi, co masz na łapie. Tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Pogratulujmy, wyjdźmy. I jeszcze jeden meczek, myślę, berserkami koron w tym odcinku. W tym odcinku nie gramy na liczbę rund, lecz na meczyki, na 3 meczyki. Jeszcze jeden meczek i muszę pilnie uciekać, żeby jedną rzecz ogarnąć. Tak, jedną rzecz ogarnąć związaną z uczelnią. Nie od razu machakam zbudowano. No, bo tutaj... Wstawać, łajzy! Wy śpicie się po śmierci! Krasnoludy, to są jeszcze... To są ludzie na 10 randze grający krasnoludami. No, by wiedzieć. Dwa dźwiedzie. Czy nie są potrzebne dwa dźwiedzie? Powinny być jeden dźwiedź. Nie. Teraz po nerfie Ragnarok ten i Sufa nie są tak OP, więc mogę sobie pozwolić na wypiewanie czystego nieba. To
Dźwięk topornicy. Dość tej farsy. Wydaj, Elle! A, domyślam się, na co on gra. Na przemieszczanie. Krasnolud przemieszczarka. To jest tak zwana. Wiesz, który ma jeszcze gorzałki? Bum. Tirszach! Nie klękam przed nikim! Haha! Jak bieda, to do krasnoluda! Jorvet nas poprowadzi. Niezła taktyka. Ja ciągle jestem w stanie ugrać to Hjalmarem i tym. Kurwa, trzy karty przewagi. No dalej! Który chce posmakować zielińskiej skali? Wstawać, łajzy! Wyśpicie się po śmierci! Ty, nadaję mu trzy karty przewagi. Raczej to przegram, moi drodzy. Okej, teraz pas. Nieco zmniejszmy tę przewagę do dwóch kart zaledwie. Aha. Dziękuję. Wygrał czymś, co i tak zostaje. Nie mamy toporników, talii na topornikach, nie mamy nic ciekawego ogólnie na ręce. Poza równymi rzeczami do przeszkadzania przeciwnikowi, dobra, możemy sobie skreślić jednego topornika, to będzie pierwszy ruch nas. Trzeba ogarnąć ten burdel. Skreślenie topornika, moi drodzy. Pochyl głowę przed Modron Freją. Tirsza! Następnie, jeżeli coś wróci do pierwszej linii, to mróz na pierwszą linię, żeby go sprowokować do wysrania się z czystego nieba. Bum. Chcesz powąchać mojego topora? Dobrze, ostro idzie w jedną linię. Więc opłaca mi się trzymać mróz i nie wrócę z Ragnaroku. Jeszcze nie. Miś! Ja nikomu nie ufam. Browera sobie cofnąłeś, brawo. Zabrana! Skakuj z powrotem. I się futruj. Wieloryba wutaj. Dobra, czyste niebo dogrywa, no to ja Ragnarok. Skoro on czyste niebo, to ja Ragnarok. Pięknie. Tam zawracanie dupy. Kramer! Nie dawać im wytchnienia!
Bez by ściągnęło w następnym ruchu osłonę jednemu z tych, bo dzięki temu będą bardziej narażeni na... Woda to trucizna. Na mój pazur. Teraz. Na topór Hemdala! Ranimy to. To. Zdejmuje osłonę z tego. Teraz pazur wejdzie równo i go zetnie. Go zciabucha. To turwiel. Skurwiel. Ściabuchany zostałeś pazurem. Ciabuch, ciabuch, ciabuch. 1954. Zabiłeś mi 27 punktów. A nie, jeden punkt został mi. Na łapie. To rówiel. Szkoda na nich strzał. 40-30 i jeszcze w 30-30. Remis? Nie, moja wygrana. Jednak mimo wszystko, pomimo przewagi kartu wroga. Ładnie. To akurat mi wyszło ładnie, pogratulujmy. ...1615, ładny wynik. Naszym celem jest 1750 na 11. Dobra, ale na razie zapomnijmy o tym, na razie do zobaczenia, czyli trzymajcie się. Bo muszę, bo jak mówię, muszę poganić rzeczy związane z uczelnią.